Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Aro. Przychodzę do was z filmikiem na temat nowo zakupionego urządzenia, które właśnie niedawno co do mnie przyszło. Będzie to gimbal do smartfonu DJI Osmo 6. I takie dwa podstawowe pytania: co potrafi to urządzenie i czy warto go kupić? Z tyłu pudełka widzimy kilka nowych i ulepszonych funkcji, takich jak Quick Launch, czyli szybki start, teleskopowy wyciągnik i lepsze śledzenie. Jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie działało. Dajcie komentarze, jeżeli ktoś z was już posiada takie urządzenie lub starszą wersję tego urządzenia. Ja za to zapłaciłem 135 funtów plus przesyłka, tam nie wiem ile wyszło, 5 około funtów. Na polskich stronach zobaczcie, jakie ceny są. O! No to zaczynamy rozpakowywanie. Tak się prezentuje. Tutaj mamy każdą z funkcji. Gimbal działa i na Apple'a, i na Androida. Ok. Tak to się prezentuje. O, tutaj mamy case'a. I nasze urządzenie. Powiem wam, że nie jest aż takie ciężkie, ale czuć jakość. Zestaw, oprócz oczywiście gimbala, zawiera statyw, magnetyczny uchwyt na telefon, który można dopasować, kabel zasilania oraz specjalna wkładka antypoślizgowa. Zaraz tu podłączę swój telefon. Trzeba się upewnić, że ta ikonka kamery, strzałeczka idzie do góry, czyli ma być ona zamocowana tak. W miarę do środka. Teraz bardzo ważna rzecz. Widzimy tutaj strzałkę, czyli przesuwamy tą górną część jak najbardziej w tą stronę i później dźwigamy to do góry. Usłyszycie mały dźwięk. Podłączamy teraz telefon do gimbala. Jest. I zobaczcie, co się dzieje tutaj. Czerwone światełko zniknęło i pojawiło się zielone. Co ważne, musimy mieć włączony Bluetooth i parujemy. Parujemy i pisze, że połączyło. Po Bluetoothie mamy tutaj taki kod w instrukcji naszej. Kod, który skanujemy aparatem naszego smartfonu. Wchodzimy do linku. Ściągamy aplikację DJI. Wchodzimy w tą aplikację, pobieramy. Otwieramy naszą aplikację, dajemy agree. I słuchajcie, otwieramy nie przez kamerkę, bo nie wszystkie funkcje wam będą działać, nie przez kamerkę smartfona, tylko przez tą aplikację, którą ściągnęliście przez QR code. I tutaj mamy taki tutorial, naciskamy guziki i uczymy się. Przechodzimy ten tutorial, bo tu mamy wszystko wytłumaczone. Co po naciśnięciu jakiego guzika, czy przytrzymanie guzika, czy przyciśnięcie tego guzika kilka razy. Mamy mnóstwo opcji. Zapoznajcie się bardzo proszę z tym. I tutaj widzimy, od razu włączyła mi się nowa wersja oprogramowania. Instaluję sobie ją. A few moments later. No to teraz szybki test. I odpowiemy sobie na pytanie, czy warto w ogóle kupować takiego gimbala? I co to urządzenie potrafi? Tutaj mamy guzik z literą M. Naciskamy go. Gimbal się włącza i zobaczcie, automatycznie nam się przekręca.
Co warto zaznaczyć, co jeszcze nie wspomniałem, widzicie te dwie kropki, one powinny być równolegle. Nie powinno też być żadnej szpary między tymi zaciskami magnetycznymi, bo czasem on nam się tak nie zaciśnie dokładnie. Trzeba na to uważać. Jeżeli jest tak, jak teraz pokazane, nasz telefon nie odpadnie od gimbala. To jest bardzo mocny magnes. Chciałem wam pokazać, jaką ten gimbal ma stabilizację. Widzicie tą rączkę? Wszystko nam się rusza, tylko telefon zostaje w tej samej pozycji. Dlatego kupujemy gimbala. Teraz nauczymy się, jak przemieniać kamerkę z tylniej na przednią. Używając guzika, pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w aplikacji. Jeżeli użyjemy aparatu z naszego telefonu, ta funkcja nie będzie działała. Już wam to pokażę. Włączamy guzik i kamerka nam się włącza na przednią. Włączamy kolejny raz, przemienia nam się na tylnią. Jak przekręcić tą kamerkę, żeby nam się to nagrywało pionowo, poziomo? Można sobie ręcznie przekręcić ten telefon, ale bez takiego przekręcania jednym palcem możemy użyć takiej funkcji, tym samym guzikiem nacisnąć dwa razy szybko. Zobaczcie, dwa razy szybko przekręca się, dwa razy szybko przekręca się z powrotem. Jeszcze raz, dwa razy szybko i dwa razy szybko. Jak zdjęcia robimy? Zdjęcie robimy krótko naciskając tym guzikiem. Czyli naciskam guzik, zdjęcie zrobiło. Naciskam jeszcze raz, zdjęcie zrobiło. A żeby nagrywać, po prostu palcem musimy sobie na naszym wyświetlaczu włączyć wideo. I tak samo, włączenie nagrywania, raz czerwonym krótko, wyłączenie, raz czerwonym krótko. Teraz nauczymy się śledzenia. Mamy z tyłu taki guzik, jakby joystick. O, widzicie go. Włączamy go raz krótko. Mamy opcję śledzenia. Zobaczcie, możecie sobie zaznaczyć palcem, co chcecie śledzić. On automatycznie wybierze mi tutaj listek. I zobaczcie, ja sobie go przekręcam i on mi cały czas śledzi. Ja tylko jeżdżę w prawo, w lewo i on to śledzi. To sobie możecie zmienić. Żeby wyłączyć i żebyście sami sterowali tą kamerą, włączamy ten joystick z tyłu, ten guzik, raz. I on się wyłączy, ta opcja. I wtedy, zobaczcie, ja sobie mogę jeździć gdzie chcę i ode mnie zależy, co ja chcę śledzić. Ta funkcja sprawdzi się też na kamerce przedniej, jeżeli nagrywamy na przykład TikToka czy coś. Można sobie ten gimbal postawić właśnie na tym statywie, co też jest dużym plusem, o tak. I po prostu nie potrzebujecie nikogo, żeby wam nagrywał TikToka na przykład, jak tańczycie czy robicie coś, bo ta kamerka będzie się sama obracała. Bardzo ważne, jeżeli chcecie ściągnąć telefon, nie róbcie tego, jeżeli gimbal jest włączony, czyli jeżeli mamy tutaj zielone światełko. Gimbala trzeba wyłączyć, którym guzikiem? Tym guzikiem M, którym też zmieniamy programy, różne tryby. A więc, jak wyłączyć? Długo przyciskamy, zobaczcie, co się dzieje. Sygnał dźwiękowy i on nam się tutaj luzuje. Będziemy wtedy mogli w stanie go po prostu położyć gdziekolwiek i wyciągnąć, po prostu pociągnąć ten telefon od tego magnetycznego uchwytu. Jeżeli nie wyłączymy go, on zacznie nam wariować, po prostu będzie tak skakał, wibrował. Także uważajcie i włączamy go ponownie guzikiem M. Włączył nam się i zobaczcie, kalibruje się sam. Kolejną funkcją, która też jest tutaj podstawowa i bardzo fajna, mamy taki kolejny joystick tutaj. Joystickiem możemy sterować naszym aparatem. W górę, w dół. W górę, w bok, w bok. Zobaczcie. Fajnie się steruje.
Można robić różne ujęcia. Kolejną funkcją jest tutaj to pokrętło. I co to pokrętło robi? Tym pokrętłem możemy sobie tak przekręcać, żeby nam się ostrość wyostrzyła, że tak powiem. Kolejną funkcją tego pokrętła, jeżeli naciśniemy go tak, raz, krótko, on nam przemienia się w zoom. Zobaczcie. Ja sobie tym pokrętłem jeżdżę. O, zobaczcie, jakie zoom robi. Zoomowanie blisko, daleko. Blisko, daleko, blisko, daleko. Bardzo fajnie się tym obsługuje. Ponownie wracamy do opcji wyostrzenia. Raz klikamy. Zmieni nam się tutaj funkcja i możemy się tym bawić. Bardzo cool opcją jest tutaj ostatni program. Czyli tym guzikiem M, którym włączamy i wyłączamy urządzenie, krótko naciskając, przemieniamy sobie różne funkcje. Idziemy do tej ostatniej z takimi dwiema strzałkami i to jest super opcja do nagrywania. Będzie nam się kamerka obracała, a my będziemy szli przed siebie. Zobaczcie, ja to u siebie nagram. Mamy tą funkcję włączoną ostatnią i co ja muszę zrobić? Muszę obracać, nacisnąć joystick, który będzie obracał kamerkę. Włączamy wideo, czerwony guzik, zaczynamy nagrywać i joystickiem w lewo. I idziemy prosto, 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 stop. Wyłączamy. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobają.